momencie już mówisz, mam dosyć, już się poddaję i przegrywasz tak naprawdę psychicznie, ale mówisz, no nie, no jak już zacząłem, to muszę to skończyć. I to jest niesamowite. Ranmagedon, miażdży wszystkich. To jest najpiękniejsze, co spotkało mnie w życiu, to jest Ranmagedon. Siła i charakter! Morda w płocie, świat w kolorach, także. Chciałem sprawdzić, czy po 30 jeszcze mogę. Biegłam dla medalu i dlatego, żeby sprawdzić swoje możliwości. Siła, charakter, wola walki. Sam największy fie w życiu, a jest zajebiście. Masakra. Moje treningi to głównie starty w Ranmagedonie, ale jak się kiedyś wezmę do roboty, to powalczę z Krysiem. My tu sprawdzamy swój charakter, nic więcej. Kto to kopał? Gdzie to dobry? Jak kopał? Siła i charakter, co nie? Dokładnie, tak jest. Nita! Nita! Stanie przeżycia, rozładowanie negatywnych emocji. Ranmagedon! Nie jednego stringa. Dużo dzików biegało, tak. Dużo emocji, pokaz charakteru, rzeczywiście jestem gotowa na więcej. Kocham was i nienawidzę. Przytul się. Biegnijcie, to dobrze działa na łydki i dupę. Jeżeli chcecie być piękne, to jest najlepsze. I'm come here only for Ranmagedon. Oh my god, you really love this. Yes. Czuć, że finał. Ranmagedon daje radę. Fantastycznie, idealnie, genialnie. Polecamy wszystkim. Poznań mega daje radę i na pewno czekamy na Poznań, który będzie w sierpniu. 10 na 10. Zajebiste. Lubisz to, suko! Piękno wymaga poświęceń. Poznań żyje, żyje nam! Marzyłem o tym, żeby pobiec w pampersie, żeby legalnie narobić w czasie biegu, no ale nie udało się, jest dobrze. Helga. Na smyczy i do przodu. Ranmagedon! Ty wyżej! O, siatkę! Moje dzieci to przyjmowały! A ja jestem szczęśliwa, naprawdę. Czekałam na to cały rok. To uzależnia, więc na pewno się pojawimy. Jestem wszystkie, jest pompa! Kurde, super, nie? Jest był większy ogień niż się spodziewałem. Zajebiście, super, polecam. Jesteś Rambo? Nie, Adam. Teraz przyjeżdżę, ale powstałam cztery! Mam to, mam Fina! Zawsze uważam, że siła jest kobietą. Siła i charakter! Yeah! Konkurencja też jest bardzo dobra, coraz bliżej mnie, więc jest po co trenować. Czuję się teraz świetnie, na mecie czułem się jak szmata. No i niesamowite uczucie, no. Teraz powoli dochodzi do mnie, że to faktycznie wygrałem. Brejkart legionowy! Dla rewanżu w styczniu się widzimy! Na hardkorze! Siła i charakter!